No tak, ja bym powiedział, że z dotychczasowej kariery to chyba jestem tak mentalnie najmłodszym człowiekiem, bo po prostu mam dla kogo walczyć, bo walczę dla swojej rodziny, dla swoich kochanych dzieciaków. I to mi daje niesamowitego kopa i powoduje to, że znajduję w sobie takie pokłady energii, których przedtem no, ciężko było znaleźć. I przede wszystkim ta chęć tego wygrywania nie jest dla mnie, dla zaspokojenia mojej chęci takiego wygrywania, tylko chcę to robić dla dzieciaków, dla rodziny, żeby oni byli ze mnie dumni i żeby oni mogli się pochwalić, że kiedyś tam, bo dzieci są bardzo małe, że mają ojca, który osiągnął coś, kiedy my się urodziliśmy i ten wynik zrobił wtedy, bo zrobił to dla nas. To jest przede wszystkim w dużej mierze zasługa Jakuba Ogonowskiego, mojego trenera od motoryki i od dynamiki, który dba o to, że moje ciało jest cały czas młode i cały czas świeże. To jest nowa jakość, którą on wprowadził do MMA dzięki mnie, bo to ja go znalazłem. To jest mój przyjaciel zresztą, który no, prowadzi biegaczy akurat, jesteśmy w czasie igrzysk, nie jedzie ze mną na walkę tylko i wyłącznie dlatego, że jest w Tokio ze swoimi podopiecznymi. Raz na 4 lata niestety nie może przyjechać, bo musi gdzieś pojawić się na olimpiadzie. Tak więc to jest w dużej mierze jego zasługa, że pomimo 38 lat, bardzo zaawansowanego wieku jako dla sportowca, ja jestem ciągle młody, świeży i mam tą energię, którą mogę przekładać na walkę. Nawet Mirek jako stary lis MMA bardzo szybko też go jak gdyby zaadoptował i po prostu czuję, że to jest gość, który naprawdę rzeczywiście nie przynosi coś nowego do sportu, do MMA, który po prostu wie, co robi. I w połączeniu ze mną, bo to jest taka praca moja i jego, bo my przełożyliśmy ogromną pracę na to, żeby te wyniki zrobić, bo on przyszedł z lekkoatletyki. No, te ruchy są, no, to nie walka, ale po prostu on daje wiedzę, on daje tą metodykę ćwiczenia, ja to doszlifowuję, razem to włączamy w trening, a Mirek Okuński to scala i przekłada to na taktykę. Nie zapominajmy jeszcze, że jest jeszcze jedna osoba, też młoda, zawodnik UFC, Michał Oleksiejczuk, który dba nad moją stójką, nad moją pracą, żebym fajnie chodził, fajnie boksował, fajnie się ruszał. No i Maciej Skupiński, który jest trenerem, który sensu stricte pomaga mi w walkach takiej bliskiej w clinchu, bo to jest wybitny zawodnik, obecnie trener Muay Thai. Podejrzewam się, że Czesi nie do końca wierzyli w moje umiejętności, ponieważ byłem, no, chociażby przez ich miejscowych bukmacherów skazywany na sromotną porażkę. Tam kurs był cud gospodarczy, bo w czasie walki kursy zmieniły się diametralnie. Tam był po prostu kurs chyba, nie wiem, 5-0 na moje wygra na to, że wygram, gdzie w trakcie walki ten kurs naprawdę zaczął już na samym początku mocno spadać, gdzie chyba już na samym końcu byłem ja faworytem. Ale no, ten sztab się przyczynił do tego, że dostałem ten sukces, że dostałem tę wa szansę walki o pas. No, pracuję nad tym, można powiedzieć, no, pracuję, to jest całą karierę się pracuje na to, żeby gdzieś walczyć o pasy. No, nie patrzę w bukmacherów i generalnie chyba przekładając moją całą karierę sportową, to rzadko się zdarzało, żebym ja wychodził jako faworyt do walki. Oczywiście tak, no może nie zawsze, bo często tak pół na pół, ale bardzo, bardzo często występowałem w roli underdoga, tak więc to mnie w żaden sposób nie zaskakuje. A wracając do tego, czy pirata, no jest popularny, jest tam rozpoznawalny. Ja będę się starał, znaczy będę się starał, zrobię wszystko, wygram to, pobiję go i chcę zaskarbić, trochę zabrać mu tej popularności i tych kibiców.
Znaczy ja nie byłem zaskakiwany, raczej tak, nie wiem, po cichu, nie wiem, miałem chyba szósty zmysł, siódmy, ja tak delikatnie po cichu gdzieś tak czułem to, że Wemola się wycofa z tego pojedynku. Jakoś widziałem to w jego oczach, kiedy wszedł do oktagonu na face to face ze mną. Cały czas tak podpatrywałem te media społecznościowe, przeglądałem, co on tam wrzuca, ale walka mistrzowska jest walką mistrzowską i walki mistrzowskiej się nie odmawia, tak więc tu nie było zastanowienia się, czy bierzemy tę walkę, czy nie bierzemy. W szczególności, że jest to super event, który będzie no, na pewno obserwowany przez dużą rzeszę czesko-słowackiej publiczności, tak więc nie wzięcie tej walki to byłoby po prostu w moim wieku chyba strzelenie sobie w kolano. Tak więc ta walka, to nie było nawet możliwości, żebym ja tego Krzysztoficza, pirata, nie wziął na rozkładówkę. Idealne rozwiązanie tej walki, to sędzia po walce podnosi moją rękę do góry i ja wygrałem. I to do tego dążymy. A w jaki sposób to zrobię? To pokaże walka, bo scenariusz, walka jest walką, klatka się zamyka i scenariusze można pisać przed, a bardzo często ten scenariusz się nie ma, no nie ma, się nie ma w ogóle jak do rzeczywistości, tak więc najważniejsze, żeby po całej walce, czy ona się skończy przed czasem, czy skończy się po pełnym dystansie, żeby to właśnie moja ręka powędrowała do góry. W obecnej chwili ja mam właśnie takich specjalistów, bo ja nie jestem zawodnikiem ani wybitnym, ani z ogromnym talentem. Moim ogromnym talentem jest niesłychanie duże serce do walki, bo serca mam, nie wiem czy w MMA ktoś ma w Polsce takie serce. Ja potrafiłem się bić bez stójki ze stójkowiczami, potrafiłem leżeć po 10 razy na deskach, wstawać i się bić. Ale jeżeli chodzi o talent, ja tego talentu jakoś tam nie mam. Oczywiście już na tyle lat przewalczone, ja mam pewne już odruchy wyrobione, które po prostu i doświadczenie, i cwaniactwo walkowe, które powoduje, że ja ten talent po prostu potrafię czyjś wykluczyć. Ja jestem jeszcze, mam... Ja uważam, w zależności, ja nie jestem zużytym zawodnikiem, bo ja późno zaczynałem sportem, 20 tam parę lat, miałem 24, mam 38, 14 lat jestem w sporcie, nie jestem zużyty, no i myślę, że jeszcze mam tą chwilę, że to jest ten moment, kiedy muszę, kiedy chcę, kiedy powinienem zrobić wynik i ten wynik utrzymać i po prostu już odejść z tą postawioną kropką na i, bo jestem zawodnikiem, który w polskim MMA osiągnął dużo, bił się wszędzie, ale mi troszeczkę brakuje tej kropki na D. Tą kropkę na D mogłem postawić parę razy wcześniej, ale z różnych przyczyn, bądź osobistych, bądź jakichś kadrowych, to się po prostu nie udawało i mam i chciałbym tego bardzo i mam nadzieję, że Bóg mi na to pozwoli i da mi to po prostu postawić tą kropkę na D. Jakie mam marzenie? Pobić wszystkich, których mi dadzą, niezależnie skąd on przybędzie i skąd on się pojawi, czy on był w UFC, czy on spadł z UFC, czy on idzie do UFC, czy on się bił w oktagonie, czy w KSW. Po prostu chciałbym to zaznaczyć, że jestem po prostu zawodnikiem, który w Polsce naprawdę jest mocny. Ja nie mam jakichś marzeń światowych, ja po prostu mi wystarczy na tym podwórku pozamiatać w tej mojej kategorii i mi to naprawdę wystarczy. A myślę, że to jest jak najbardziej w moim zasięgu zamieść te podwóreczko, pokazać, porozstawiać po kątach, powiedzieć kto tu rządzi w tej kategorii. To jest chyba takie marzenie 38-letniego zawodnika MMA. Zresztą to jest moje marzenie od początku, ja nigdy nie myślałem o UFC, o Bellatorze. Ja zawsze się skupiałem, żeby być po prostu tutaj. W Polsce? Niekoniecznie, bo nie wiem, w Polsce nie ma teraz wielkich walk. To są friki, a frikowe gale mnie w ogóle nie interesują. I mam nadzieję, że publiczność polska w końcu zacznie doceniać zawodników prawdziwych
i szanować tych zawodników, bo dla mnie na przykład bicie się, nie wiem, gościa, który jest w Lombardzie, jakimś tam serialu z gościem, który, nie wiem, dupę pokazuje w jakimś tam hotelu, to dla mnie to jest w ogóle, to nie jest sport, a przede wszystkim, jeżeli ja bym chciał taniej bitki, to po co ja mam kupować perper za 40? Podmonopolowy, stawiam po flaszce i mam widowisko pierwszych tych. Bo to są walki dla mnie, no, to nie ma w ogóle tam kwintesencji bicia. No to ja rozumiem, że walki są różne, mogą być jakościowe, ale no, walka dwóch gości, którzy po prostu się nie potrafią bić, a są popularni, bo gra gdzieś w telewizji, bo jest w hotelu, no i fajnie, no niech on tam jest i niech on tam sobie gra. I no mnie te walki nie ruszają, bo nie mam, jakoś nie mam przyjemności z oglądania takich bojów. Naprawdę się chce tam bić, chce się tam wracać, chce się tam spędzać czas jako zawodnik. Tam naprawdę, pomimo tego, że jestem w branży MMA od bardzo dawna, dawno się już dawno na różnych galach się biłem. Naprawdę tam czuję się ten klimat. Czuję się, że jest się prawdziwym tym gladiatorem, który wychodzi po ten laur publiczności, że ta publiczność żyje tym, że ona chce go oglądać, że ona umie docenić ten bój. I to jest w tym wszystkim piękne. Ja w ogóle nie wybiegam w przyszłość. Dla mnie każda walka jest najważniejsza i to jest walka na ostrzu noża, bo ja nie mam czasu tutaj na zastanawianie się, co będzie później, co będzie kiedyś tam. Ja muszę się zastanawiać, co jest teraz i skupiać się na tym, co w tym momencie się dzieje. Dla mnie każda walka jest takim sprawdzianem tego, czy to wszystko idzie w dobrym kierunku, bo ja nie mam czasu na pomyłki, na potknięcia. To było x lat do tyłu, mogłem się potknąć raz, dwa, trzy razy, wstać, podnieść się, znowu spróbować coś od nowa. Obecnie to nie ma czasu. Dla mnie każda walka jest w 100% najważniejszą walką w życiu i czy to jest walka o pas oktagonu, czy walka była w innej federacji, to po prostu jest dla mnie obecnie najważniejsza walka. Skupiam się obecnie na oktagonie, na walce w oktagonie. Chciałbym zdobyć ten pas, zrobię wszystko, żeby wygrać ten pas. Urwę głowę Krzysztofowiczowi, nie wiem, oderwę rękę, nie wiem, wytłukę mu wszystkie zęby. Później możemy iść na piwo, ale to, co będzie się działo w klatce, ja zrobię wszystko, żeby po prostu moja ręka poszła do góry. Wszystko. Bądźmy patriotami, naprawdę, kibicujmy sobie, a nie doginajmy, że bije się, niech dostanie, niech zabije. To jest pierwszy przekaz. Drugi przekaz to oglądajcie tę walkę, bo ta walka naprawdę będzie mocna. Ja dam z siebie 100%, przepraszam, 125% tego, co mam w sobie. Na pewno przekażę w niej, wyrzucę z siebie wszystko to, co przez tyle lat się nauczyłem, przez tyle lat zebrałem doświadczenia. Na pewno moje serce jest duże jak u lwa, a teraz będzie chyba ogromne jak u słonia, bo dam tu z siebie 100%, 125% wszystkiego tego, co posiadam. Tak więc oglądajcie tę walkę, kibicujcie i bądźcie ze mną, bo robię to przede wszystkim dla swojej rodziny, ale tak samo robię to dla nas, dla Polaków, żeby o nas było głośno. Akurat w Czechach, w MMA.